jest odpalona. Nie jesteśmy za daleko od tego napisu. Odpalona relacja. Zaraz jak się państwo ustawicie, to poprawimy. To bliżej, kadr. Bliżej. Mówisz tutaj do środka. Państwa też zapraszamy. Zapraszamy. Tutaj teraz najbliżej. I Kuba przyjechał też. Siemano. Już? Tak, super. Tak. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w Rumi. Jako wolontariusze staramy się wspierać akcję obywatelską tak dla in vitro i witamy bardzo serdecznie wśród naszego grona panią europoseł Magdalenę Adamowicz, panią poseł Agnieszkę Pomaskę, która jednocześnie jest koordynatorem tej akcji, no i wielu naszych wolontariuszy. Oddaję głos pani europoseł, bardzo proszę. Pani koordynator, bardzo dziękuję panie burmistrzu, bardzo dziękuję wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Rumi, którzy do tej pory podpisali się pod projektem Tak dla in vitro. My w całym kraju mamy już ponad 300 tysięcy podpisów i te wymagane minimum 100 tysięcy już dawno mamy, ale ponieważ akcja cieszy się tak ogromnym poparciem i podpisują się pod tym projektem nie tylko politycy, czy nie tylko zwolennicy partii opozycyjnych, ale podpisują się także ci, którzy dzisiaj wspierają partię rządzącą jeszcze, ale jednocześnie uważają, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wielu ludziom w Polsce zrobił ogromną krzywdę, likwidując program wspierania in vitro, finansowego wspierania in vitro na poziomie rządowym. Przypomnę, że z programu in vitro w latach 2013-2016 urodziło się ponad 22 tysiące dzieci. Te dzieci nadal się rodzą i to jest najskuteczniejszy program wspierania prokreacji w Polsce. Polityka rządu, ta polityka prorodzinna rządu poniosła klęskę. W ubiegłym roku urodziło się najmniej dzieci od zakończenia II wojny światowej i widać, że obecna władza nie ma pomysłu na to, żeby ten trend zmienić. Program in vitro jest jednym z tych programów, który ten trend może zmienić i w związku z tym my oczywiście złożymy niedługo ten projekt, obywatelski projekt ustawy Tak dla in vitro w Sejmie, ale nie spoczniemy, póki ten projekt po prostu nie wejdzie w życie. Jeśli nie w ciągu kilku miesięcy, to na pewno po wyborach będzie to jedna z pierwszych inicjatyw ustawodawczych. Przywrócenie in vitro, przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa. Szanowni Państwo, jest to projekt niezwykle ważny. Nie tylko dla wszystkich tych osób, tych par, które marzą o tym i pragną mieć potomstwo. Jest on szczególnie też bliski sercu mojemu, bo sama mam dwoje dzieci, pani poseł też, pan burmistrz też. I wiemy, jaką radość daje możliwość wychowania dziecka. Ale nie, proszę Państwa, nie tylko chodzi o indywidualne nasze odczucia, ale także o to, że spada demografia w naszym kraju i także w Rumi rodzi się coraz mniej dzieci. W naszym województwie, gdzie w Sierakowicach była gmina, która była gminą najbardziej dzietną w Polsce, również spadła ilość porodów. To, co możemy zrobić, to, co jest najbardziej skuteczne, żeby pomóc ludziom i osobom, które starają się o dzieci, a nie mogą ich mieć, to jest właśnie in vitro. Jest to sprawdzona metoda i powinna być finansowana. W Europie na 39 krajów europejskich, w zasadzie w 37 krajach jest możliwość korzystania z współfinansowania tej procedury. Jesteśmy na niechlubnej liście, która niestety w ogóle nie finansuje tej procedury. I chcemy też, żeby nie tylko właśnie w krajach Unii Europejskiej, ale we wszystkich krajach europejskich te procedury były finansowane. Dlatego, że rodzenie się dzieci to wielka radość, to wielkie szczęście, ale to także nasza przyszłość. Jeżeli nie będzie miał nas kto zastąpić, nie będzie miał kto w przyszłości z nami mieszkać, nami się opiekować, to naprawdę będzie czekało nas smutne życie. Dzieci to ogromna radość i dziękujemy wszystkim za każdy złożony podpis i prosimy o więcej. Dziękuję bardzo.
W Rumi też dostajemy sygnały, że ta potrzeba wsparcia in vitro jest bardzo potrzebna. Wielu mieszkańców zgłaszało się do mnie osobiście, czy będą takie programy w sytuacji, kiedy rząd zabiera środki finansowe z samorządów. Samorządy nie mają w większości szans na to, żeby dotować takie projekty. My w mieście mieliśmy projekt wsparcia, jeśli chodzi o szczepionki HPV. Natomiast w ostatnich 4 latach tak zostały środki finansowe samorządu wydrenowane przez rząd, że no, liczymy na to, że rząd, że w końcu ten projekt wejdzie i po wyborach parlamentarnych wielu, wielu przyszłych rodziców faktycznie będzie miało dzieci. I tak jak pani europoseł Magdalena Adamowicz powiedziała, to jest absolutna przyszłość i inwestycja na wiele lat do przodu, która na 100% się zwróci. Ja bym poprosił jeszcze o zabranie głosu naszego przewodniczącego Rady Miasta Rumi Krzysztofa Woźniaka, który też w tej akcji jest bardzo aktywny. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Ja powiem tak, że generalnie patrząc jako człowiek, który już pewien etap życia ma za sobą, że zmienia się styl życia ludzi młodych. Dzieci rodzą się o wiele później niż to było w latach 80. Młodzi ludzie chcą doświadczyć dobrobytu, który otworzył im Schengen, otworzyła Unia Europejska, chcą zobaczyć świat i to przesunięcie powoduje i tempo życia powoduje, że coraz więcej tych par ma problem z urodzeniem dzieci. Jak wiemy, program rządowy 500+, który miał być tym sztandarowym i wpłynąć na zwiększenie dzietności, niestety okazał się płonny i w tej chwili jedyną szansą na zatrzymanie tego bardzo niekorzystnego trendu jest po prostu program in vitro i wsparcie ludzi, którzy chcą mieć dzieci, a mają z tym problem. Super, dziękujemy bardzo. Także gorąco zachęcamy do wspierania akcji in vitro, do podpisywania deklaracji poparcia i serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Państwo tego nie widzą, ale tutaj już kolejka się ustawiła do zbierania podpisów, także idziemy służyć też naszą pomocą z listami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.